Były lata, kiedy było wszystko. To były lata. Chroniło. Jak przyszły święta, jest, ale to było bardzo znaczne. Nowa Huta, jak wiadomo, została zaprojektowana wbrew logice, zlokalizowana w najmniej odpowiednim miejscu na żyznych ziemiach. Zaproponowano mi dołączenie do grupy, która już powstawała w Warszawie, projektowania nowego miasta pod Krakowem. No, a młodego architekta, który zaczął dopiero właściwie swoją karierę, propozycja budowy nowego miasta to była praktycznie nie do odrzucenia. Jakoś babcia mnie tu przywiozła. Mówi, chodź zobaczymy, co to jest za ta huta, bo to tak jeździli, nie? I tutaj miała jakby takich znajomych babcia, Romów, nie? No i przyjechaliśmy tu. Ja chciałem być wolnym, po to pojechałem do Krakowa, po to właśnie uciekłem prawie, że z Bydgoszczy. No i tak trafiłem do Nowej Huty. Przeczytałem gdzieś na murze jakieś ogłoszenie, że jest jakieś mieszkanie do wynajęcia. No i trzeciego dnia udałem się do Nowej Huty i pomyślałem, że to jest właśnie tu. Oni tu przyjeżdżali z Kielian i chcieli budować nową przyszłość, a drudzy po prostu byli tutaj zsyłani. Więc moja rodzina w latach 50., ponieważ mój ojciec był zamieszany w antysocjalistyczne nastroje, to wtedy nie było dobrze widziany. W związku z tym skończył w ciężkich więzieniach. A moja matka pozbawiona imienia, praw obywatelskich na parę dobrych lat. No nie miała gdzie się podziać. Z ulicy Smoleńskiej musiała poszukać sobie nowego miejsca i znalazła sobie tutaj w Hucie. W 50 roku w grudniu, w dzień Wigilii, przyjechali nas wysiedlić w dzień Wigilii. Ojca zamkli, a myśmy zostali sami. Przemieszkaliśmy już do marca i 1 kwietnia przesiedlili nas już tutaj do wieńczyc, do dworu. I po przesiedleniu nas za 3 dni ojciec wrócił. Gdy się zapytał, za co się dział, to mu powiedzieli, żeby był spokojny, żeby się nie pytał, bo jeszcze może tego dostać, dalej się siedzieć. Myśmy współczuli, bo ludzie byli wywłaszczani za grosze praktycznie, a praktycznie to była grabież. No, wiele samobójstw było, prawda? Także wiedzieliśmy o tym i próbowaliśmy w jakiś sposób tłumaczyć ludziom, że to nie jest od nas zależne, to nie jesteśmy my z tymi złoczyńcami, tylko że my wykonujemy pewną pracę związaną z projektowaniem. Zobaczyliśmy tą hutę, jak ona wygląda. No piękna huta była, no mi się to podobało, że ona była piękna. No te domy, ten luksus domu, no bo jest wanna, jest to wszystko to zupełnie inaczej. Na przykład dyrektorem takiego odpowiedzialnym za inwestycje na tym osiedlu, pierwsze projektu, był właśnie fryzjer. No więc on żadnej świadomości nie miał, prawda, architektonicznej, ale on uważał, że to, co ja robię, to jest dobrze. I wobec tego, poza tymi topolami, które kiedyś wspominałem, kazał posadzić topole, które były bez sensu tam, no to w zasadzie wszystko się zrealizowało tak, jak chciał. No i tak mi się to spodobało, jak to się mówi, ze wsi się przyjechało, co to na wsi, nic nie było, nie? A to jak przyjechałam, Boże, tyle młodzieży, tu zabawa, tu można być, bo potem się, by się człowiek urwał, nie? Do tej huty. Tadeusz Ptaszycki też niewielki miał doświadczenie w projektowaniu budynków, no, miał doświadczenie w odbudowie Wrocławia, ale to nie było budowy nowego miasta. Czyli tak troszeczkę po omackuśmy chodzili. Proszę pamiętać, że myśmy budowali to miasto w kompletnej izolacji od tego, co się działo na świecie. Nie było ani publikowanych materiałów, nie można było wyjechać. Pierwszy jakiś wyjazd tam do Szwecji, który dzisiaj nawet w Hucie można zauważyć, prawda, blok szwedzki, prawda, tamte obiekty, które powstały. Ale to były takie epizody tylko. Myśmy próbowali wzorować się na renesansie.
bardziej niż na tych klasycznych różnych stylach. Ale przywożono nas do Warszawy, pokazywano nam przykłady. Ja przyjechałem kiedyś z projektem do zatwierdzenia, przyjął mnie taki minister budownictwa wówczas, taki ubek typowy. I przerwał swoje urzędowanie, wziął szofera i mówi, to ja was zawiozę, mówi, pokażę wam, jak trzeba budować. I zawiózł mnie na ulicę Grójecką, gdzieś pokazywał gmach radia, który był w takim socjalistycznym stylu budowany. Stanęliśmy tak przy tym, tak patrzymy przy szybę i szła kobieta akurat taka zawiązana, jakiś tam dobołek niosła i tak stanęła i tak patrzy. On mówi, widzicie, tą kobietę ta architektura wzrusza. Mówi, tak. Mieszkanie było niby jednopokojowe, ale kuchnia była bardzo duża i pokój miał dwa punkty. Było okno na wschód, a balkon był na stronę południową. No i mieszkanie miało, pokój miał 28 metrów. Był bardzo duży pokój. Postanowiliśmy zrobić dwa pokoje, czyli taką ściankę działową, ale trzeba było przenieść punkt świetlny. Proszę sobie wyobrazić, jak się zaczęli panowie elektrycy do tego dobierać, żeby przeniesieć, to jak wyjęli ten żyrandol, to tam wyleciały z tego męskie spodnie robocze. Tak, tak to się budowało. Pewno, że jak żeśmy tu weszli, to nie było światła, nie było gazu, nie było wody. I w tym pokoju to była taka góra parkietu, co się podniósł do góry parkiet, to też my udeptywali, no ale miałam swój kąt. Blok numer 11 na osiedlu obecnym Krakowiaków, a pierwotnie było, to było C2, akurat wychodził jedną klatką na dom moich rodziców i także była wystawiona, wykopiec zrobione pod dwie klatki, a trzecią klatkę trzeba było dom usunąć. Postawiono budynek, znaczy zaczęto budować budynek, który przekręcono jak gdyby wejścia od strony, nie od ulicy, tylko od strony dziedzińca. No i trzeba było niestety wyburzyć pewną część i zwrócić z powrotem. Ale to jakoś to na terenie miasta to nie było tak drastycznie jak na terenie kombinatu, gdzie całe maszyny ginęły, prawda, zasypane i tak dalej. Tam to było na wielką skalę. Natomiast na terenie miasta to były pomyłki, jak wszędzie, ale w gruncie rzeczy takich drastycznych jakichś przykładów marnotrawstwa wynikającego z takich pomyłek, to ja muszę powiedzieć, że nie zanotowałem w pamięci. Warunki pracy w kombinacie były wyjątkowo ciężkie. Wyjątkowo bardzo ciężkie, bośmy produkowali stal metodą za króla ćwierćka. Tak trzeba powiedzieć, że wytapianie stali w piecach martenowskich była metoda wytapiania z drugiej połowy XIX wieku. Huta zaprojektowana była przez Związek Radziecki, dał nam projekt, a oni mieli ze Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone dali ile lat wstecz, wcześniej im i to dano im takie metody, które w Stanach Zjednoczonych już tak tą metodą nie produkowali. Na początku, jak żeśmy pracowali, to były buty zrobione z drzewa. Drewniaki były, żeby można było tam chodzić blisko pieca, bo wytrzymywały dość najdłużej właściwie. I fartuchy azbestowe były zakładane. I jeszcze były też nakolanniki takie, też azbestowe. No prawie, że wszystko w azbeście. Więc wiemy, co to znaczy. Nie? Teraz wiemy. Ale wtedy myśmy nic nie wiedzieli. Myśmy to zachwalali jeszcze, bo to nas chroniło od żaru. W latach
50., 60., 70. rozdawano tej pracowni. I to była taka masowa akcja. W związku z tym ludzie, no wiadomo, twórcy potrzebowali pracowni, potrzebowali gdzie mieszkać, a w ogóle problem z mieszkaniem to była dosyć znana historia. Gdzie się zapisywali w ogóle, gdzie się tylko dało, najczęściej do partii. No i dostawali te swoje mieszkania. Bardzo szybko się zorientowano, że powołani do życia takiego wielkiego stwora, nie wiem, tylko kombinat, robotnicy i właściwie na całej tej gołej ziemi nagle miasto z niczego, które powstało, to jeszcze nie jest to. I wtedy powstała taka zabawna instytucja kaowca, takiego człowieka kulturalno-oświatowego, który miał zorganizować ludziom no jeszcze jakąś rozrywkę. No poza zjazdami oczywiście partii, no były to potajcówki. No a potem zaczęły się rozwijać i przeradzać. Ludzie jednak potrzebowali czegoś więcej. Więc mnóstwo tutaj zjechało twórców rozmaitych. I to w tej, na terenie Starej Huty, i tych Miszczejowic, Bieńczyn, mieli tam już pracowni, zaczęli tworzyć i było wyjątkowo jakoś, w tych latach był wyjątkowy wysyp w ogóle utalentowanych ludzi. Gdyby to były inne czasy, to myślę, że nasza sztuka byłaby znana w ogóle w Europie. Pamiętam również te różne takie zawirowania polityczne, jak między innymi w pewnym momencie poemat dla dorosłych Warzyka. Otóż on wpłynął na kształt przestrzenny Nowej Huty. Dlatego, że wtedy władze partyjne nagle się zorientowały, że nie ma usług. Teatr powstał dzięki poematowi Warzyka. Kino Świt, prawda, Światowit, tam się jakoś nazywało, to te kina zostały zlokalizowane dosłownie dzień po tym poemacie. Był telefon z Warszawy, ja pamiętam, otrzymałem ten telefon, Ptaszycki gdzieś wyjechał i mówi, natychmiast zlokalizujcie tam kino. I szukaliśmy miejsca gwałtowni, to nad Skarpą kino, to właśnie ono zostało zlokalizowane wtedy, typowe kino jakieś. Stylowa była otwarta przede wszystkim jako restauracja, kawiarnia pierwszej kategorii. Był to ekskluzywny lokal, w którym odbywały się dancingi. Grało pięciu panów. Było dwóch elegancko ubranych portierów, którzy przestrzegali wymogów, że mężczyźni nie mogli wejść do stylowej, nie będąc w garniturze i krawat. To było przestrzegane. Na każdym kroku zabawa była. Na każdym kroku, gdzie się człowiek nie obejrzał. A ile żeśmy z mężem, to już nie mówię tam z mężem, ile żeśmy par butów zdarli pod pocztą, bo tam jest taki plac, jak poczta jest taki duży plac i takie dwa kołchoźniki były przypięte i stamtąd no, różne melodie szły. A już jak robotnicy szli z kombinatu, to nie było tak, że tramwajem jechali, czy to tylko na nogach, bo jeszcze nie było nic, prawda? Tośmy takie dziewczęta, tośmy tylko patrzyły, kiedy będą oni szli, nie, te chłopaki. No to oni tak nieraz w tych gumiakach, w tych baciakach. Bawiliśmy się, nie było tak, że garnitur, krawa czy co. Tak, szedł z pracy, tak my się bawili. No tośmy tam par butów zostawili na tym betonie. A w 60 roku mieliśmy telewizor, nikt nie miał jeszcze w roku. I dzieci na misia z okienka przychodzili i bawy, zabawy, także, że... A jak była trendowata w 60 roku, to chyba spuchły tym przyszło znajomych. Ale właśnie dla mnie też i Huta, i te czasy miały też wiązały się właśnie z tym aspektem. Że generalnie intelektualiści, ludzie, którzy tworzyli tą codzienność, to jeżeli... No, jeżeli można było się nimi jakoś pochwalić, no to płynęły jakieś tam profity z tego. Natomiast jeśli nie, to ich po prostu niszczono. Na tym polega dramat w ogóle tych czasów i tych ludzi, i tego pokolenia całego, że generalnie zniszczyła wartość pracy intelektualnej. Po prostu zniszczyła wartość w ogóle człowieka jako takiego dobra, no, w takim humanistycznym żaglądzie. Człowieka, który coś nowego wnosi, jest, nie wiem, coś tworzy, coś daje.
tam społeczeństwo dzięki temu wzrasta. No, zaczęło się, no ważne było tylko, czy ktoś kopierowy, nie wiem, coś. O Boże, ta gloryfikacja, nie ujmując nic pracy fizycznej, ale ta dziwna taka dysproporcja i jakaś takie widzenie w krzywym zwierciadle spowodowało, że do dzisiaj właściwie nie ma szacunku dla pracy ludzkiej, dla wysiłku intelektualnego, dla kształcenia i w ogóle jakby zrozumienia, że dzięki temu w ogóle jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ja nie byłem zainteresowany Nową Hutą, budowaniem czy działaniem czy coś, tylko szukałem powiedzmy gdzieś, gdzie ja będę mógł jako fotoreporter coś robić, pracować i zarabiać. I to mi się udało w Nowej Hucie. My jako młodzież wtedy uwierzyliśmy w to, że ustrój socjalistyczny jest wspaniały. Między innymi dlaczego? Dlatego, że ja jako młody człowiek wyszedł z takiej ogromnej biedy, bo taka była, za okupacji. Więc dla mnie i dla wielu innych kolegów było to bardzo dobrze, bo dostaliśmy internat, państwo nam dało internat, mieszkanie, dali nam możliwość żywienia tam darmowego. W 1955 roku po skończeniu technikum hutniczym dostałem nakaz pracy, że mogłem sobie przyjechać tu do huty imieniem Lenina z taką wielką pompą, bo to Boże kochany, świat piękny będzie tutaj. No i taki był. Kombinat to była wtedy instytucja dosyć taka hermetyczna, strzeżona. No ale głos potrzebował zdjęć z kombinatu, no więc tam starali się, żebym ja dostał zezwolenie fotografowania, no więc w końcu to zezwolenie dostałem. Z początku trzeba było, ale to było też obwarowane, bo każde zdjęcie musiałem wpisać do przesznurowanego zeszytu z policzonymi, ponumerowanymi stronami, przynieść do działu specjalnego. W działu specjalny, bardzo ważny pan, pytał, dlaczego ja to zdjęcie zrobiłem, kto zlecił i w ogóle. Ja mówię, sam takie ładny obrazek, uważacie, że to ładny obrazek, a dlaczego? No bo mnie się podoba. No, pytania, które mi się zupełnie wydawały idiotyczne. No a potem bito stempel na zdjęciu i to można drukować. No ale ponieważ ja tych zdjęć dużo robiłem, więc w końcu ja już wiedziałem, czego unikać. Dla świętego spokoju to sam chodziłem, nikt mi nie musiał towarzyszyć. Nie przynosiłem, jakoś to szło. Były czasem takie propozycje, Boże, żeby tak udokumentować trochę, nie, może ten kombinat namalujecie, a namalowalibyście. Ale jakoś nie było chętnych, nigdy. Nie było też z tego powodu jakichś potwornych kar, w związku z tym mi się jakoś tak specjalnie, raczej to się traktowało jako takie. Być może, że kombinat też oczekiwał, że będzie miał jakiś dokument ludzi pracy. Sponsorował w końcu te wszystkie działania, jakieś ośrodkowo-kulturowe, więc może chciał mieć taki dokument, ale nic o tym nie wiadomo, bo ja się nigdy nie spotkałam osobiście z jakimś takim sekretarzem czy przedstawicielem takiego czegoś. I on mówi na przykład, że dam wam listewki, a wy mi za to namalujecie, nie wiem, wielki piec. Nie? Ale nie wiem, czy nie było takich akcji, bo naprawdę ludzie, na każdy wydział chyba, miał w ogóle kogoś takiego jak plastyk wydziałowy. On miał tam jakąś kanciapę, często tam malował swoje też rzeczy przy okazji. No i były, tak powiem, na takie usługi jakieś takie, trudno to nazwać. Teraz się to nazywa marketing, a wtedy podobne. Na początek zaufałem im, tak. I jako kandydat byłem przez rok czasu. Jako kandydat do partii miałem legitymację, dostałem legitymację kandydacką. Ale obserwując wszystko dokładnie dookoła, zrozumiałem, że nie tędy droga. Więc ja mówię nie. I z tą książeczką partyjną poszedłem do pierwszego sekretarza partii. Już awansowano mnie za mistrza, bo już było upłynęło półtora roku. Chcę myśleć tak. Przecież dam sobie radę, gdyby mnie zdegradowali, to ja za fizycznego pracownika poradzę sobie.
Jak już postawiono tego Lenina, te wszystkie flagi tam z okazji różnych urodzin i innych rocznic pierwszomajowych, no to po prostu wiadomo było, że to jest plac przeznaczony po to, żeby tam zgromadzić ludzi, coś tam odczytać, coś tam, nie wiem. No i ten biedny Lenin przeżył swoje wtedy. A to mu zapakowali coś, nóżka odpadła, a tego polewano czymś. A najbardziej pamiętam scenę z zarzuceniem laliny stalowej na szyję i taki cały tłum rozświeczony go ciągnął za głowę. Usiłował to ruszyć, ale to się nie dało. Mówi ksiądz w niedzielę przed 27, a to była środa, a to niedziela była chyba 23 kwietnia? Tak coś. Że przyszło pismo, że trzeba usunąć ten krzyż, który był w 57 roku wkopany uroczyście z kardynałem Baziakiem, jeszcze wtedy był. I był ten książę Sapieha też na tej uroczystości, tysiące ludzi. My to mamy wykopać, bo tu będzie szkoła tysiąclatka. Ale nikt sobie tego nie wziął tak do serca. Poszliśmy z mężem do kina. Nie było nic. Cisza, nie? Naraz przerwali film. Ogłaszają, że coś się dzieje na mieście. Patrzę, a tam jest już koparki, zbiorowisko. Dobiegam, co tam ludzie już przy krzyżu stoją. Jezus Maria. Idę do proboszcza. No i proszę o pomoc jakąś, o wsparcie, no bo... No nie, niestety powiedział, że będzie się modlił, by się też modlił. Nie mogę się włączyć. Wychodzimy z kina. Boże, kochani, nie mogliśmy do domu dojść. Po klatkach żeśmy się chowali i aby tylko do domu do dzieci dojść, nie? Jak żeśmy przyszli do domu, no to rozumiem się, Boże, no wojna, wojna. Ja jakoś szłam na drugi dzień do centrum, no idzie ława taka tych zomowców, strzelają, uszy człowiek zatyka, no naprawdę, no tak bym była gdzieś na ogniu, nie? A tu jakby otworzyło się okno, to petardy leciały do okien. Jak zaczęli tymi gazami strzelać, nie było czym oddychać, po prostu człowiek się dusi. Ja akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych. I nagle w New York Timesie na pierwszej stronie było napisane Riots in Nowa Huta. Ja jak zobaczyłem tą gazetę, to myślałem, że zaczynam czytać, okazuje się, spalili tam komitet partyjny. I mało tego, ja miałem dwa tygodnie później miałem naznaczony wykład w Harvardzie na temat odbudowy miast polskich. Proszę wyobrazić sobie, ja przychodzę na tą, przyjechałem do Bostonu, wchodzę tam do tej sali, tłum ludzi, bo ktoś tam powiedział, że to jest facet, który projektuje Nową Hutę, a projektuje Nowa Huta, pierwsze rozruchy w krajach komunistycznych, w Polsce, prawda, na tle kościoła. Naraz pełno policji tych wszystkich, kobiety mówią, kobieto, uciekaj, bo cię gonią. Ja na tyle byłam przytomna i znałam rozkład budynku, że ten budynek miał 9 klatek, ale można było od pierwszej do ostatniej przejść. Wpadłam w pierwszą naroczną, bo tak, tu na wprost krzyża, które są te 4 klatki, 3 klatki, są nieprzejściowe. Tylko ta narożna jest przejściowa i później te wszystkie wychodzą znowuż na ulicę. A u nas nie, tylko od podwórka się wchodziło. I ja przyszłam do domu i mówię, mamusiu, co ja mam zrobić? Policja mnie goniła. Przebierz się, bo miałam taki trencz czarno-seledynowy, żałobny. Zdjęłam, przyłożyłam na drugą stronę, przebrałam się, normalnie wychodzę. Mówię, idę, ona mi zostaje, idę. Wychodzę z klatki z przeciwnego bloku, i na wprost bloku wychodzi pani w żałobie, a tu pełno już policji, milicji stoi, zomowców. I do wozu ją zabierają. Ja mówię, w imię Boże, przecież ja jestem cudem uratowana. Nie, nie, ja miałam być zabrana, bo przecież gdybym była wyszła w tym samym płaszczu, to bym nie. I ktoś za mnie cierpiał, no ale może tak miało być, nie wiem. Bezpieka mogła praktycznie każdego zamknąć prewencyjnie na 48 godzin. Do tego nie potrzebowano nakazu prokuratora, nawet
bezpieka nie musiała się tłumaczyć, dlaczego to robi po prostu. To 48 godzin to można było spokojnie każdego zamknąć, co oczywiście Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała wobec działaczy opozycji przed różnymi świętami, kiedy można się było spodziewać różnego rodzaju manifestacji. Ach, szkoda mówi, co się tu wyprawiało. O, było zabawne, bo papież przyjechał przecież do Nowej Huty. Pierwszy raz, to jeszcze było za komuny, to jeszcze nie był 80. rok. No jak już wiedziałem, jaki jest program pobytu mniej więcej będzie, miał helikopterami przylecieć na stadion Hutnika, wylądować i stamtąd przejechać do mogiły, do klasztoru. No oczywiście obstawi wszędzie, ale pomyślałem sobie tak, w mogile tam fotoreporterów będzie jak nasypał. Wszyscy będą robili, obstawy będą. Będzie lądował na Hutniku, więc w końcu to jest obiekt kombinatu. I trudno mi było, dla mnie to było zupełnie oczywiste, że przecież ktoś z kombinatu, jakieś władze kombinatu będą go witać z dyrekcji, czy z komitetu partyjnego, że gospodarze będą witać papieża na swoim obiekcie. Normalna historia. No dobra, no to wale gdzie? Do komitetu fabrycznego partii, no bo to... No wchodzę, akurat i był sekretarz, pierwszy sekretarz partii, sekretarz związków zawodowych, prezes związków zawodowych, tak, że to wtedy trochę siedzą. Ja mówię, słuchajcie, bo jest tak, papież przylatuje, ja bym się chciał zabrać z tą grupą z Huty, z gospodarzami, którzy będą go tam widać na boisku Hutnika, na obiekcie. Czy popatrzyli się po sobie? Nie, nikt z Huty nie będzie papieża witał. Ale znalazłem sobie sposób. Znalazłem sobie na trasie z tego. No oczywiście fotografowałem te helikoptery, jak leciały górą. No i później, jak papież jechał, znalazłem sobie takie jakaś kopa ziemi było, czy coś wysoko, wylazłem. No i stanąłem sobie, papież wyjechał tym odkrytym wozem i jeździ. No ja miałem ustawione, no ciach, już nie bawiąc się specjalnie w to, żeby obraz, tylko po prostu, jak trzymając go w klatce i po blędzie przekręcił, ciach po migawce. No i wyszło mi zdjęcie. I przez przypadek wyszło mi świetne zdjęcie, jak papież błogosławi, a w tył za papieżem widać kominy kombinatu jeszcze w luce pomiędzy drzewami. Z soboty na niedzielę wydarzyło się coś, co jakby wisiało trochę w powietrzu, ale nikt to do końca nie wierzył, że władze się zdecydują na ten krok. Ja się tak położyłem spać koło 11:30 i było może za 11:15, kiedy ktoś do drzwi zapukał. Myślę, kogo tu jeszcze przaniesie przed północą, chociaż zdarzało się, że znajomi koło 11:00 jeszcze lubili wpaść tak na chwilę, żeby coś tam pogadać. Więc wstałem, pytam się, kto tam. Milicja, słyszę. No to ja zgodnie z, że tak powiem, z wyuczoną przez ten okres działania w opozycji instrukcją, mówię, panowie, proszę o 6 rano, wtedy panów wpuszczę, teraz jest noc, nie ma szans po prostu. No ale mówi, ważna sprawa, proszę otworzyć, bo tam mamy nakaz prokuratorski. Mówię, proszę przyjść o 6 rano. No to mówi, no to wyważymy drzwi. No mówię, no to wyważcie. I oni, nie wiem, ilu ich było. Wtedy oni odeszli. Oni odeszli, ale ja już czułem, że coś jest niedobrze. Zrobiłem sobie kawy. Rodzice wtedy się obudzili. Matka się pyta, co jest, prawda? Ojciec też lekko podenerwowany. No mówię, nie wiem. No, milicja była przed chwilą. Że mówią, że drzwi wyważą, ale poszli. Minęło może jakieś pół godziny, jakieś było może 11:15, gdzie jeszcze raz przyszli. Powiedzieli, no, że muszę otworzyć, bo inaczej wyważą drzwi. No to wyważajcie. No ojciec coś tam zaczął jeszcze krzyczeć, też zdenerwowany, że mówi, że który wejdzie pierwszy, to mu łeb rozwali siekierą. Co zresztą w dokumentach, które otrzymałem z IPN-u, zostało dokładnie opisane przez jednego z oficerów, którzy brali udział w tej akcji. Przynieśli taką dużą
łyżkę do ściągania opon samochodowych w tych ciężarowych samochodach. Wjechali w drzwi po prostu wyleciały, zniszczyli zamek, wszystko, no bo to tego. No i prawdopodobnie pamiętając o tej siekierze i o tym rozwaleniu głowy przez ojca, który oczywiście nie wiem, czym kierowany to powiedział, no to weszli z bronią. Z bronią weszli, no ale jak zobaczyli, że ja spokojnie siedzę, prawda, we fotelu, popijam kawę, to już tą broń opuścili. No i wtedy podali mi kartkę, że powiedzieli, że jest stan wojenny, jestem internowany. Na tej kartce jeszcze było jako miejsce internowania był zapisany zakład karny w Ruszczy. Oni prawdopodobnie do końca nie wiedzieli jeszcze, gdzie to wszystko będzie realizowane. No, pożegnałem się z rodzicami, powiedziałem, że pewnie się dowiedzą za parę dni, co się stało. I wtedy po raz pierwszy, co prawdopodobnie było też efektem odczytania się różnego rodzaju książek, no, bałem się o życie, znaczy liczyłem się z tym, tak, znaczy bałem się najbardziej tego, że mnie wywiozą gdzieś nad Dubnie, prawda, i po prostu mnie zabiją i nikt nie będzie wiedział o tym, co się stało. Autentycznie poczułem się szczęśliwy, jak zostałem zawieziony na osiedle Zgody tam na komisariat, a tam już paru kolegów zobaczyłem, bo tam już nas tak zwożono aż do 5 rano. Pamiętam, jak siedzieliśmy w pracowni. Wymyzywały, że jakaś godzina policyjna, jakieś zaciemnienia. No w ogóle wszystkie wspomnienia naszych ciotek i babci ożyły od razu. I reflektory, nieprzyjemne reflektory biegały po tych oknach. Wydawało się, że to wejdzie to światło w ogóle do mieszkań. Wszyscy oczywiście wtedy byli przerażeni. Ten kombinat ryczał, te syreny wyły. Ludzie byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co tam się dzieje. Ci z kolei na zewnątrz, bo w zamku zamknięty, strajk się zaczął. Co tam się dzieje? Wiadomo było, że tam, gdzie są, ktoś ma kogoś bliskiego, no to się denerwuje. Tuż, może na drugi dzień byłem w kancelarii parafialnej. Przyszedł młody człowiek i mówi, że jestem z kombinatu. Tam na kombinacie. Ludzie się buntują, nie chcą uznać tego, nie chcą władzy wojskowych. No i proszą, żeby tam księża przybyli. Żeby tam księża przybyli. No i myśmy o tym myśleli, zorganizowaliśmy i poszliśmy tam. Wtedy akurat myśmy odmówili wytapiania stali. Wytop zleciał z pieca i już ładowanie następnego nie było ładowania. Tylko opróżniony piec jeden, drugi, trzeci i przyjechała policja, policja, wojsko. No i ja to tak fotografowałem tam zdjęcia, jeden serwis dla księdza Gorzelanego, drugi serwis na wydział. Dobra fucha była, lodówkę kupiłem już. Bezpieka była wtedy zainteresowana wyjazdem internowanych i tych wszystkich wrogów, prawda, ustroju, jak ich nazywano, za granicę, no bo wtedy mieliby święty spokój. Pojechałem do Chicago, tam ci znajomi już załatwili na jednej z takich stacji nadawczych, wykupili 1,5 godziny codziennie rano takiego wolnego pasma. No i tak zacząłem prowadzić, to się nazywało Radio Opinia. Od 5:30 do 7:00 zawsze codziennie był program radiowy. Każdego dnia dzwoniłem do innego korespondenta do Polski i na żywo mieliśmy relacje tego, co się w Polsce dzieje. Dopiero gdy Andrzej Fidyk objął redakcję dokumentu w pierwszym programie telewizji polskiej, uzyskałem akceptację i razem z mieszkańcami Nowej Huty, ze świadkami tych wydarzeń, stworzyliśmy film Róg Marksa i Obrońców Krzyża. Dlaczego Róg Marksa? Dlatego, że ten krzyż w tamtych latach mieścił się przy zbiegu ulic Majakowskiego i Marksa. Ale film robiłem w latach 90. Powstała już nowa ulica Obrońców Krzyża. Czyli to jest taka zbitka właśnie, Róg Marksa i Obrońców Krzyża, taka zbitka nazw.
reakcja na ten film mieszkańców Krakowa była wielka, tak wielka, że film spowodował manifestację pod sądem rejonowym w Krakowie, gdzie ludzie domagali się ukarania winnych, gdzie film był, stał się później dowodem w sprawie, czyli prokurator przejął ten film i ponieważ sporo ludzi już nie żyje, a wystąpiło w tych filmach, w tym filmie, no to po prostu były to relacje tych ludzi, czyli właściwie to były dowody w sprawie, to był materiał jednak bardzo taki dokumentalny. Zdecydowałem się wrócić do Polski, chociaż tam koledzy mnie namawiali, że mi załatwią stały pobyt, czy zieloną kartę, ale jakoś ciągnęło mnie przede wszystkim do Nowej Huty z powrotem. No i wróciłem po roku. Wróciłem do Polski w takim momencie, kiedy już były ustalone listy Komitetu Obywatelskiego do Rady Miasta Krakowa. Ja w zasadzie zostałem tylko mężem zaufania w jednej z komisji właśnie Komitetu Obywatelskiego i tak zaczął się już ten czas w tej Polsce wolnej. Mm-hmm.